Witam was w moim Let's Playu z gry Tomb Raider 3. Będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Skończyłem w planszy Madybu Gorge, także robię teraz z nim drugie posiedzenie i przy okazji nagram tą następną, krótszą planszę. Z tego co pamiętam, właśnie potem jest taka krótka Temple of Puna, czyli Świątynia Puny. Ale jeżeli się mylę, no to nagram tylko do końca tą planszę. No ale myślę, że się nie mylę. Chyba lecimy. No oczywiście, ładna muzyczka i śmierć Lary, no czemu by nie? Dobra, nie wczytujemy. Już 3 sekundy, już śmierć, ciekawe. Dobra. Flarkę tak czy tak zapalimy. Dobra. No. Ładnie sobie tutaj schodzimy. I z tego co tutaj, właśnie, kula jest. Oczywiście zapiszemy. Dobrze. No i lecimy. Tak tutaj po prostu wystarczy kucnąć. Muzyczka straszna. Ale nic strasznego. Prawda? I to jeszcze jeden kucek. Te kule w ogóle nie mają kulowych kształtów, nazwijmy to tak. One takie bardzo kanciaste są, no ale... No, my... właśnie to jest fajne w klasykach. Taka ciastość. Dobra, i tutaj też trzeba dobrze skok zrobić. I jeszcze jeden raz. Bum. Dobrze. Zapisik. Co chwilę zapisuję. Jeszcze częściej niż zwykle. Dobra. I lecimy. A wiecie czemu? Bo mi w Assassinie brakuje zapisów. I tutaj muszę się odreagować. Wiecie? Dobra, idziemy, tutaj wylądowaliśmy. A, tu. Dobra. Dzisiaj nie mam ze sobą nic do picia, do jedzenia mam tylko kasztanki tutaj obok, ale nie wiem czy jedziemy. O, patrzcie, nietoperki. No ale one nic nie robią. Właściwie nie wiem po co one tutaj są, chyba tylko wiecie co, elementem takim element dekoracyjny, nazwijmy to tak. Dobra. A dzisiaj wrzucę przy okazji ten odcinek, zaraz jak go nakręcę, bo Les Alicja, który... jedna z moich widzek, którą serdecznie widzek, mam nadzieję, że widzek, że jesteś widzem, to przepraszam, widzek albo widza, albo widz, ale myślę, że widzka, w każdym razie pozdrawiam cię. Właśnie ostatnio, znaczy ostatnio wczoraj się pytała, kiedy będzie nowy odcinek Tomb Raidera, no to odpisałem, że jutro, no że a że to było wczoraj, to jest dziś, także wiecie, taka motywacja jest fajna. Dobra. I lecimy tutaj. No, Larka, idź. Co tutaj jest? No, nie pamiętam. O, właściwie zbliżamy się do końca planszy. Tak w ogóle. Aż jakoś dużo nie zostało. No dobrze, bo nie lubię tej planszy. Znaczy, w tej planszy lubię, ale nie lubię, wiecie co, samego tego, że tutaj kajakiem się podróżuje, nazwijmy to tak. Bo nazwałbym to męczeniem się kajakiem. Wrzuć tarkę, Lara. I jedziemy. No tam kolce oczywiście. Tak. I żeby nie stracić życia, po prostu w taki sposób można też pójść. Dobra. No Lara, weź. Nie wiem czy tutaj widzicie, ale tutaj na dole jest korek od wanny, który trzeba zdjąć. Także zrobimy to. Dobra, ile jeszcze w ogóle tych flar mamy? No, nieźle. Wiem, że to wtedy sprawdzam zasób flar, ale zawsze mam wrażenie, że mam ich mniej niż mi się zdaje. Dobra. I tutaj spotkamy kolejne zieleniaki. Nie pamiętam, w których momentach oni tutaj wyskakują, więc ja już lepiej sobie przygotuję shotguna. Chodźcie, zieleniaczki. Słyszałem cię. O, drugi zieleniaczek. Patrzcie, zatrułem mnie cholera, no. Dobra. Aptenio. W ogóle dawno delci nie było, nie wiem jak wy myślicie, ale mi się tak wydaje, że dawno delci nie było. Dobra, jeszcze gdzieś tu jeden chyba zieleniak powinien być. Czekajcie, co tutaj jest w ogóle? Jezus Mary, co ja robię? Nie, bo wiecie co, nigdy na tej kracie tutaj nie byłem, tak jakby za Larą, zaraz wam pokażę. Co ty... Kurde, przyciski mi się mylą, wiecie? W ogóle odkryłem, że można w Assassina grać na padzie, ale... A nie wiem, czy ja się tego podejmę. I to co, nigdy tutaj nie byłem. A może byłem?
Dobra, nie odzywam się. Żartuję. Nie, to jakoś tak mi się zdawało, że tutaj nie byłem. W każdym razie odkryłem, że w Assassinie można grać na padzie, ale... Ja może lepiej się nie będę tego podejmował, bo ja tragicznie gram na padzie. No. Dźwignia. Tak. No i korek od wanny wyjmujemy. Lara! Co do cholery, Lara? Jak widzicie, tam już zrobił się odpływ. Nazwijmy to tak. I jak zapewne się domyślacie, musimy się tam dostać. Także nic nowego, nieprawdaż? Larka kolejna. No, już myślałem, że spadnę. Zjazd. Na główkę. O Jezus, a na główkę to by się zabiła Londra. Nie wiem, czy tutaj czegoś przypadkiem w tej wodziance nie było. No. Zawsze tak mi się zdawało. Ale nie, nic nie ma. Dobra. O, muzyczka ładna. I zapisik szybko. No nie, znowu ten cholerny kajak. Nienawidzę go. O, 666 zapis był. Już teraz 667, ale... 666. Piękne. Dobra. No larka płynie proszę cię, jak człowiek, no! No, do tyłu. Wiem, że moja mama czasem pływała na kajak. Przynajmniej kiedyś pływała. Myślę, że moją mamą by się łatwiej kierowało w Tomb Raiderze. Ale dobra. No Lara płyn, proszę cię. Nie obijaj się, nie! No! Człowiek. Dobra. W ogóle zauważyłem, że mniej więcej z Lizardem jesteśmy w podobnym miejscu, mianowicie na południowym Pacyfiku. Zobaczymy, czy uda mi się wcześniej skończyć moje 3 od niego. Zobaczymy. Nie zabij się, proszę. No właśnie, zabiła się w Londynie. Trzeba właśnie tak tutaj odpłynąć, żeby wiecie się nie za... Tutaj mam zapis, żeby się tutaj nie zabić. Zobaczymy. Czy pierwszy ja, czy Lizard? Ukończymy trójeczkę. No Lara do tyłu płyń. Teraz tutaj ładnie. Proszę cię. Ja zawsze muszę flarę zapalić. Nie, nie można tylko flarę. A szkoda. No właściwie ciemno tutaj nie jest, ale ja zawsze palę flarę. Lara płyń! Poczuję się jakoś tak bezpiecznie, nie wiem czy. Obróć się. Dobra, wezmę apteczkę. Ale też warto jest mieć pełne życie. Kolejny zapis zrobiłem. No i płyniemy. Płyń, proszę cię, jak człowiek. Żebyś się nie zabiła. Dobra. No troszkę możesz, Larka, no nie przesadzajmy. Delikatnie. No. Jako tako. Duża apteczka. Dobra, i teraz to jest tak. Dosyć trochę takie trudne, bo trzeba tutaj w miarę szybko pozabijać te krokodylki. Ja wiem, że można je z lądu zabić, ale że ja mam harpuny, których prawdopodobnie już nigdy więcej nie będę miał okazji użyć, bo potem jest Antarktyda, no to użyjemy je, nie? Jak mi się zdaje, że na Antarktydzie już chyba nie było używane. No więc tylko 4 mi zostały. To już tym bardziej. No, fajnie, skończyły się akurat jeszcze, nie? Jak na złość. Dobra. Wypływaj. I załatwimy ich z czego? Co my tam mamy? Dobra, shotguna wykończymy już. Chodź tu, bimbo. No. No, dobra. Teraz tak. Zapewne część z osób, jak pierwszy raz grała, włącznie ze mną, nie wiedziała, co tutaj oczywiście robić, ale trochę trzeba po prostu pochodzić w tej wodziance. W ogóle to jest ładnie tak zrobione. Przebaczcie się teraz tutaj. No, taka dziura. Bez skojarzeń. Takie ładnie to wyglądało. Tutaj mamy po prostu dźwignię, ale zaraz będziemy mieli towarzystwo i pojawią się kolejne gadziki. No, ale już właściwie nimi nie trzeba się przejmować. Można po prostu iść dalej do planszy następnej. Także co? Lecimy do następnej planszy. No i tak, i ukończyłem planszę Mad Bull Gorge, czyli wąwóz Mad Bull.
Zajęło to nam 26 minut 20 sekund, zebraliśmy jeden z trzech sekretów, zabiliśmy 7 istot. Strzeliliśmy 157 razy, trafiliśmy 143, więc całkiem nieźle. Użyliśmy 3 duże apteczki, przeszliśmy 1 km i 120 metrów. Dobrze, jesteśmy teraz w planszy Madubu Gorge, którą od razu automatycznie nagrywam. Bo jest krótka i przyjemna. Co ja powiedziałem? Temple of Puna, nie Madubu Gorge. Temple of Puna, teraz tą planszę nagrywam. I tak, tutaj będą kolejne czekoladki. Znowu. Czekoladki versus Lara. Znowu. No, Lara, proszę cię. Patrzcie, one jeszcze nas zatrawają, zatruwają w jedzie, no. Mam kolejne czekoladki, gdzieś tam jest. Lara, proszę cię, no. Już zabiłaś? Nie. No, padł. Dobrze. To jest jeden z moich ulubionych levelów na całym południowym Pacyfiku, bo nie tylko dlatego, że jest krótki i w ogóle taki fajny, ale w ogóle jest fajny. I tak. No tutaj na razie nie ma nic ciekawego. Oprócz mojej ukochanej zapadającej się podłogi, która w tym momencie jest nieaktywna. Tutaj dopiero później przyjdziemy, że będziemy mieli z tego taką konkretną korzyść. Dobra. No, w tej planszy jest właściwie tylko jedna rzecz, której nienawidzę, mianowicie taka jedna pułapka, a w ogóle życie mi ucieka, kurde. Mianowicie taka jedna pułapka z takimi obracającymi się i wracającymi ostrzami i przyciskami, jak ja tego nie cierpię. Dobra, Larka. Lecimy tutaj do górki. W ogóle tych sekretów? Jeden. No i ten sekret jest tam, ale ja nie pamiętam, jak go trzeba było zdobyć. Wiem, że coś trzeba było chyba jakiś przycisk nacisnąć. Tu jest kolejna czekoladka. No. Chodź, tuż miją. A tutaj też jeszcze spotkamy zieleniaki na końcu planszy. No, dobra. Tu są drzwi, jak człowiek się... Czekajcie, musiał się popisać. Tu są drzwi, jak ktoś się przyjdzie, ale nie, naprawdę, za cholerę nie pamiętam, jak trzeba było je, wiecie... otworzyć, jakie się otwierało, ale no dobra. Kurde, muszę się znowu po plecach podrapać. No i patrzcie znowu ten... Znowu mnie zatruła, ale dobra, to gdzieś delcia powinna być. Także nie będę brała apteczki. Tak, zaraz to będzie ta popieprzona pułapka. Nie, nawet apteczka. Chociaż nie, delcia tutaj będzie. No, będzie delcia. To jest właśnie ta chora pułapka. Nie cierpię, nienawidzę. Czekajcie, zaraz wracam. Dobra, jestem, mama mi wparowała do pokoju. Także jeszcze tylko zapis zrobię. No i lecimy. Dobra, no to teraz przygotujcie się na to... Dziwne coś, nie cierpię tego. Jezus Maria, jak to zawsze... No, widzicie. Zawsze mam z tym taki problem. Ja wiem to, że w pewnym momencie trzeba po prostu dobrze skoczyć, ale... Nie, nie, nie! O kurde, dobra. Dobra, gdzieś tutaj jakoś się trzeba ustawić. Podobno. Dobra. Lara, przycisk. I w boczek, 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 boczek. Jak takie mięso, boczek, Lara, no. No fajnie, dobra, ale jeszcze mnie jako to koniec zabiło. Teraz sobie przycisk obok trzeba zrobić. No szybciej. A pteni nie wziąłem, kurde. Dziwne. Dobra. Nie jest tak źle. Jak na razie tylko raz zginąłem. Bierzemy delcie. Też może nie, bo na razie nie trzeba. No. No oczywiście, dobra, druga śmierć. Może w jakimś konkretnym momencie po prostu dobrze skoczyć, ja nie wiem, stąd. Zawsze miałem tutaj taki z tym problem. Dobra, bierzemy delcie. No Lara, szybciej, 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 szybciej. Kryj się tu. Przycisk. Boczek. Zapis. Czynności niezbędne. Powtarzam zawsze, zapis jest podstawą sukcesu w Tomb Raiderze. W jakiejkolwiek części, nawet w legendzie, w której, która jest nieziemsko łatwa. Dobra, otworzyło się nam, ale ja tutaj wolę jeszcze, wiecie. Dobra, zapiszę. Naprawdę bardzo fajne pułapki są oprócz tej. No, do górki. Bardzo fajna też kolejna pułapka. Tu jest chyba też dwa sposoby. Można wysunąć blok i
i ten. I użyć dźwigni, prawda? O Jezus Maria, jeszcze jedna dźwignia. Nie zdążę. Ja pieprzę, no wiedziałem. Muszę się pospieszyć tym razem. Przepraszam, że musicie to jeszcze raz oglądać. Dobra, użyję w takim układzie teraz tego bloku, wysunę. Widzicie, ja zawsze się za te dźwignie brałem. Zawsze trochę życie straciłem. Nie było tak źle. To tak jakby zatrzymuje i tak czy tak muszę te dźwignie użyć. No to na dużo mi to nie dało właściwie. Jako taką. Po japońsku. Dobra. Zapisik. Ja naprawdę zawsze tylko tych dźwigni używałem. Raz, dwa, trzy, wiecie. Baba Jaga patrzy. Dobra, co ja pierwszy od rzeczy. Dobra, tak. Tak. I teraz jest ten super moment. Za chwilę będzie moja ulubiona zapadająca się podłoga. Tak, jak u Merlin się już cieszy. Widzicie tą wielką kulę. Wygląda jak boobs Lary. Nazwijmy to tak. Dobra. Używamy dźwigni. I spieprzamy jak najszybciej się da. Szybciej. O nie, delcie. Chcę delcie. Chyba telefon. Zaraz wracam.